Dzień dobry, kochani, witajcie w kolejnym vlogu. Maksiu, uciekamy, bo tu jest pełno pszczół. Słyszycie te dźwięki? Zobaczcie, to wiosna! Maksiu, czy to wiosna? Tak. Wiosna, nie wiadomo jak się ubrać, bo tu jest bardzo ciepło, a tutaj zaraz zawiewa. Stój! Stój, stój! Zobaczymy tutaj. Pączki są już, ale jeszcze... Co? Jeszcze nie ma takich, wiesz, rozkwitniętych. Jakie pączki? Tam śliwka tylko się... Pączki kwiatów. Myślałem, że pączki na takie do zjedzenia? Tak. Nie. Te króteczki są. Motyleczki są. O. Naprawdę, wiosennie. Witamy Was jeszcze raz. I zapraszamy na kolejnego vloga. Ja jestem w domu, słuchajcie. Chwilę wcześniej przyszedł do mnie kurier i przyniósł mi paczkę, w której było właśnie to. Oczarowana TikTokami, gdzie dziewczyny pokazywały, jakie cuda wyczynia właśnie ten whitener, czyli wybierasz do paznokci. Ja po prostu musiałam go mieć. Ja obejrzałam TikToki dwa i od razu go zamówiłam. Ze względu na moje paznokcie, na moje problemy z paznokciami, które miałam, one holizę zarąbistą. Na szczęście jeszcze bez tej zielonej bakterii taki fest, ale one holiza po prostu rozszalała się tak strasznie. Na szczęście sama, przycinaniem wiecznym i ja tylko odrosły, je przycinałam naprawdę prawie do skórek, tutaj dotąd te paznokcie, aby jak najwięcej wycinać tego zachorowanego paznokcia i smarowałam cały czas olejkami odżywczymi. To są takie właśnie miksy różnych olejków. Tam był herbaciany, rycynowy i różne inne. Na miks różnych problemów, czy nie tylko na onycholizę, również na uszkodzenie łożyska paznokcia, na jakieś problemy ze skórkami. I różne takie inne problemy, więc na miks problemów, miks olejków świetny i teraz naprawdę w tym absolutnie wyostrz się. Jest. Absolutnie pokładam ogromną nadzieję i będziemy teraz na żywo. Ja już wypiłowałam je. Zobaczcie, wyglądają naprawdę całkiem dobrze. Wyczyściłam, zdjęłam skórki i będziemy na żywo testować, jak to wybieli paznokcie, bo ja po prostu oglądając te TikToki, tak jak powiedziałam, nie zastanawiałam się zbyt długo nad tym, ponieważ to jest po prostu jakiś sztos, to jest jakaś magia, co to wyprawiało z paznokciami. Także mówię, nie ukrywam, że pokładam w tym ogromne nadzieje. Więc maluję sobie może dwa paznokcie i porównamy z dwoma kolejnymi. Zobaczymy, jak to wygląda. Ponoć się ma dobrze trzymać. Nie tylko super dawać efekt, ale też ponoć jest super jakości. No 40 zł za takie maleństwo to nie jest mało, ale jeżeli to będzie działać, jeżeli to będzie tak wyglądać, ja to kupuję. Dobra, maluję i zaraz Wam pokazuję. Sama jestem tak ciekawa, ale wzięłam kamerę i mówię, nagrywam. I moi drodzy, tu mamy dwie warstwy na tym paznokciu. Tu mamy jedną, a tu nie mamy nic. I chyba różnicę widać, prawda? Wow! Taki fręczek ładny. Kurczę, ciekawe jak z trwałością. Ale wygląda to pięknie. Wygląda to super. No, co wy myślicie? Myślę, że dobrze widać tutaj. Wow. To działa. Także słuchajcie, wybierasz do paznokci z Inglot. Na tym czarnym fotelu tutaj. Widać. To działa. Polecajka. Słuchajcie, link macie w opisie, bo to jest magic, to jest czat. Maluję resztę, mega mi się podoba. Muszę Wam coś pokazać. Byłam ostatnio w TK Maxie i dorwałam coś naprawdę fajnego, także jak macie blisko siebie gdzieś tam TK Max, to lećcie sprawdzić, bo to jest inny wymiar, nie wiem jak to powiedzieć, pojemniczków, takich no, koszyczków do segregacji. Ja większość swoich takich pojemniczków, koszyczków kupuję w Pepco zazwyczaj. No prawie wszystkie są z Pepco. Natomiast to jest nowa
nowy wymiar. To są tak fajne, porządne koszyczki, że po prostu szok. Już Wam tutaj wyciągam i pokażę Wam z bliska. Kupiłam dwa takie sety. Tutaj co słyszycie, to może słyszycie, może nie. Komputer akurat renderuje mi filmik na poniedzieli. I słuchajcie, teraz tak. Tu mam trzypak, taki set of three. I zobaczcie, dokładnie sobie zobaczcie, jak nazywa się. Vietnam Premium Quality Made in Vietnam. Tak wygląda, tak możecie wyszukiwać, nie wiem, tak wygląda ich metka. I tutaj mam a set of two zobaczcie, Premium Quality i to samo. I powiem Wam, że one są naprawdę świetne. One są tak grube, tak ciężkie w ogóle te koszyki, że to już świadczy o jakiejś tam większej wytrzymałości moim zdaniem. Są fajnie utkane, bardzo ładnie i porządnie, mocno, z takich jakby gumowych żyłek, z takich żyłek właśnie, z takich żyłek, co świadczy już o tym, że... Kocham Cię, Maksiu. Z takich żyłek, które nie będą się brudzić, gdy coś na to wylejemy, gdy... Zaraz powiem. Gdy coś się tutaj wysypie, to można to łatwo wyczyścić. Kupiłam to do spiżarki, Maksiu. Wiesz? Żeby posegregować różne produkty, bo ja Wam o tym nie mówiłam, ale jesteśmy w trakcie już w jakimś tam takim etapie... Może powiedzieć fazie pierwszej, ale już klepnięte jest właśnie nasze poczynanie odnośnie założenia instalacji gazowej. I ja już sobie zaplanowałam wszystko. Stąd Was prosiłam, żebyście mi kiedyś polecali myjki ciśnieniowe, bo będzie wielkie sprzątanie, bo w kotłowni, z kotłowni wyleci piec, tam przestawię regały metalowe, w pierdzielniczku tak zwanym starym, który jest ładnie teraz zrobiony, zrobię sobie ładną spiżarkę, będzie wreszcie czysto, nic się nie będzie kurzyć. I tak sobie już kupuję rzeczy do tego właśnie... W tym celu, żeby zrobić sobie taki fajny, taką fajną organizację właśnie różnych rzeczy w nowym miejscu. Także bardzo, bardzo nie mogę się tego doczekać. Powiem Wam, że strasznie nie mogę się tego doczekać, tego procesu ogólnie. Jak to się już zacznie, kurczę, no wiem, że tutaj jakby cały ten proces to długa sprawa, ale mam nadzieję, że pójdzie dosyć szybko. Zobaczymy. Będziecie na bieżąco informowani. Dajcie mi znać, czy w ogóle chcecie taki filmik, w którym mniej więcej opowiadam, co po kolei robimy, nagrywam to, mówię o kosztach, jeżeli chodzi o podciągnięcie właśnie gazu, uzbrojenie działki najpierw i później przyłączenie gazu do kotłowni, także do domu. No piszcie, czy jesteście ciekawi czegoś takiego kosztorysu naszego jakby i tego procesu po kolei, co się, jak to trzeba załatwić i tak dalej, bo być może po prostu coś takiego nagramy razem z Jackiem, jeżeli będziecie ciekawi, on mi pomoże, przepraszam, także czekam na komentarze. A ja jestem z tych koszyczków bardzo zadowolona, bardzo, bardzo, bardzo. Są naprawdę bardzo porządne i naprawdę ciężkie. To jest masywny... Maksiu, chodź, nie ruszaj komputera. Nie ruszaj. Tam się robi, mam je, filmik. I naprawdę masywne, naprawdę porządne rzeczy. Podobają Ci się? Takie porządne, prawda? Czy nie? Jakby chciałam, żeby to były na moje zabawki. No twoje zabawki? No co ty? Co byś tam chował? Auta, mocenflaki. Co jeszcze, Ziuniu? Albo same duże auta. Same duże auta w takich koszyczkach. To co masz, koszyczki na takie mniejsze auta? Tu będą miał małe auta, tutaj będą duże auta. Ja nie wiem, no. A w piżarce poukładamy coś innego w tym. Co ty? Pomożesz mi wtedy, będziesz ze mną. Będziesz ze mną układał, co? Co to taka liczka? Co jest? Taka liczka. Co karteczka? No, no metka, no. Taka, co taka dziwna? Taka dziwna, no taka metka. Dobra, daj koteczku.
Także tak się to prezentuje. No, jak macie możliwość iść do TK Maxa, to koniecznie obczajcie to, bo naprawdę są super. A nie powiedziałam o cenie. Hello. Te mniejsze i te większe kosztowały po 61 zł na jakiejś takiej wyprzedaży, więc uważam, że całkiem w porządku. Jakby po 30 zł te duże i po 20 zł te małe i uważam, że to jest naprawdę świetny deal, bo są naprawdę super jakościowo. No i przede wszystkim tak łatwo się nie zniszczą, chyba że się poprzecinają, ale tak jak mówię, jakieś tam brudy czy coś, to się wszystko z tego fajnie wyczyści, także mega. A co tutaj robi to Lego? Przeplasam. Co tutaj robi? Przyleciał helikopter i nie chce odlecieć. A teraz Wam pokażę. Nie chcesz założyć bluzy, Maksiu? Którą sukienkę zostawiłam? Pozostawiłam sukienkę, tą pierwszą, która była w ogóle moją myślą pierwszą, jeżeli chodzi o Zarę. I to jest ta sukieneczka. I ten chłopczyk. Zostawiam go. Ta sukieneczka, bo tamta, i ta jest taka naprawdę takiej długości przyzwoitej jeszcze, a tamta niebiesko-biała, cicho, tamta niebiesko-biała niestety była za krótka, zdecydowanie za krótka, więc wyfrunęła. Ta jest naprawdę fajna. Także kochani, my z tego miejsca się z Wami żegnamy, dajcie znać, co? Bye, bye. Bye, bye. Co tam u Was słychać? Piszcie mi, czy jesteście zdrowi, bo ten okres przeziemieniowy słyszę, że ciągle trwa i ciągle dużo ludzi jest chorych, także mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze. My się z Wami już żegnamy. Życzę Wam miłego weekendu. Nasz na pewno będzie ciekawy i fajny. Także do usłyszenia po weekendzie. Pa, pa!